Myślę, że jeżeli słuchamy, albo także jeszcze w domu czytamy te kolejne fragmenty listu do Hebrajczyków, to pewnie przychodzą nam nieraz trudności w zrozumieniu tego tekstu. Trzeba nam cały czas uświadamiać sobie to, że jeżeli autor tego listu chce przekonać, że Jezus jest kapłanem, a nawet arcykapłanem, to mamy do czynienia z daniem tytułu kolejnego wobec Jezusa. Najważniejszy to Pan, bardzo ważny to Mesjasz, bardzo ważny to Zbawiciel, Syn Boży i kapłan albo arcykapłan. Trzeba powiedzieć, że mamy w tym całym liście do Hebrajczyków w wielu miejscach pokazane to, że rzeczywiście Jezus czyni, co czynią kapłani. A przecież nie złożył ofiary w świątyni, tak jak kapłani. A jednak mówi o tym, że musiał mieć coś do złożenia w ofierze i tym czymś to jest jego człowieczeństwo, jego ciało ludzkie. Będzie mówił też autor listu do Hebrajczyków, że przecież nie pochodzi z pokolenia Lewiego, ale z pokolenia Judy. A z tego pokolenia nie ma kapłanów. A więc, ażeby dać jakiś wzór, który byłby adekwatny do tego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, autor listu do Hebrajczyków znajduje postać Melchizedeka. To postać, która najpierw pojawia się w Księdze Rodzaju, w czasach, kiedy działa, wędruje, ten, który jest protoplastą wiary Izraela, czyli Abraham. Abraham daje mu dziesięcinę. Abraham przyjmuje od niego błogosławieństwo. Ten Melchizedek jest pogańskim kapłanem, ale jednak do niego odwołuje się już Psalm 110, ale potem także refleksja żydowska. Kim jest ten tajemniczy kapłan, któremu protoplasta Izraela dał dziesięcinę? Otóż spekulacji w judaizmie było sporo. Autor listu do Hebrajczyków wyzyskuje taki drobny szczegół, na który pewnie byśmy nie zwrócili uwagi. Mianowicie w tej Księdze Rodzaju, gdzie każdy się pojawia z jakimś rodowodem, tenże Melchizedek nie ma przodków, nie ma potomków, bez ojca, bez matki, bez rodowodu. I autor wyciąga wniosek, że jego kapłaństwo jest wieczne. I doskonale to pasuje do tego kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Że ono nie kończy się wraz ze śmiercią, ale wręcz się zaczyna kolejny etap tego kapłaństwa. Inna forma tego kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo potomków Aarona trwało dlatego, że umierał ojciec, w jego miejsce syn szedł do świątyni w odpowiednim czasie. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest wieczne, tak jak wiecznym by się wydawało jest Melchizedek, który nie ma ojca, matki ani rodowodu. Zobaczmy przy tym uświadomieniu sobie tego myślenia, jak mamy dziś powiedziane, każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. To można odnieść do tego ustanowienia Jezusa Chrystusa, do sprawy, która odnosi się do Boga, dla ludzi, albo ze względu na ludzi i do tego wybrania. Mamy także, może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości i ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Gdzie indziej w tym liście autor będzie pisał, że Jezus w odróżnieniu od tych wszystkich kapłanów, potomków Aarona, nie musiał składać ofiary za swoje grzechy, ponieważ ich nie popełnił. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Ale tu mamy właśnie wyjaśnienie, że nie jest on tak jak Aaron z takiego powodu, że jeżeli był potomkiem, jeżeli nie miał żadnych defektów fizycznych albo umysłowych, to mógł po prostu wejść w służbę kapłańską. Ale Jezus stał się kapłanem na innej zasadzie, właśnie tego odwołania się do Melchizedeka.
Podobnie Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak w innym miejscu, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. To słowa psalmu, ale także pewna refleksja w judaizmie, która dopatrywała się, że jeżeli Mesjasz przyjdzie, to będzie Mesjasz z pokolenia Dawida, to będzie także Mesjasz z pokolenia Aarona i to będzie także trzeci prorok, którym powinien być ktoś, kto będzie poprzedzał i którego utożsamiono, czy utożsamiamy z Janem Chrzcicielem. I tekst, który trzeba, żebyśmy widzieli, że bez odwołania się do opisu chociażby w Ewangelii Świętego Łukasza, gorącego wołania o uwolnienie od męki, od odsunięcie krzyża, odsunięcie cierpienia, odsunięcie kielicha męki, tu w liście do Hebrajczyków mamy w inny sposób sformułowane to, co się dokonywało w Ogrodzie Oliwnym. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Żadne inne wydarzenie w przypadku Jezusa Chrystusa nie może być brane pod uwagę co do tych słów, jak tylko modlitwa, jak tylko ogród oliwny. Został wysłuchany. Dzięki swej uległości, to znaczy przyjął mękę, przyjął śmierć na krzyżu i został wskrzeszony z martwych. Powracajmy nieraz do Jezusa, który ma także tytuł kapłan i arcykapłan. Jedyny, wieczny, który złożył jedyną skuteczną ofiarę za nasze grzechy, wstawia się za nami i może współczuć naszym słabościom. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.